pokazać coś fajnego? I tak jej nie używam. Zmieszam ją ze slajmem. Złożyć to znowu? I znowu? I znowu? Hej, nic się nie dzieje. O! Rozpuszcza się. Tak. Ale trochę brudzi. Ło! Widzicie to? Co tu robisz? Czy to moja szminka? O nie! Nie przesadzaj! Mój ulubiony odcień! Hej, przestań! Nie, oddaj! Uch. To moje! Nie sądzę! Jaka silna! Racja! Oj! Przestań! O! Co? A gdzie slime? Już mnie nie obchodzi. Hej, odkryć to? W porządku. Tada! Fajnie! Slajmowy wózek. Ale ekstra. Widziałaś? To świetna zabawa. I to ze slajmem. Tak, to będzie świetne. Zaczynam od razu. Wsypię tu proszek. Nie wygląda ciekawie. Ale zaraz zacznie. Teraz woda, tak? Oby wystarczyło. Gotowe. Do dzieła. Teraz kolor. Lubię żółty. Dodam wody. Wow! Już się zmienia. Super! Tu mam przykrywkę. Szczelnie zamknę i potrząsnę. Brzmi całkiem nieźle. I co? Jeszcze dodatki. Truskaweczki. Śliczne. A teraz chwila prawdy. Uuu, tak, to prawdziwy slime. Wracaj do pudełka. Świetnie. Komu deserek? Chętnie spróbuję. Mmm. Teraz moja kolej. O! Sporo posypki. To brokatowy slime? Ciekawe. Ale co mam z tym zrobić? Ha, muszę coś wymyślić. Mmm, pycha. No dobra. Spróbuję coś zrobić. Najpierw stworzę małą rurkę. Dobrze mi idzie. Dorobię denko. O, obetnę nadmiar plastiku. Mam pojemniczek. Oto posypka. I brokatowy slime. Zmieści się. Teraz to zamknę. Nie chcę tego rozlać. Będzie jeszcze słodsze. I jeszcze słomka. No proszę. Slajmowa boba. Ekstra. Za zdrowie. I za slajma. Śliczne. I co? Najpierw ja? Obiecujące! Mój własny mikser! Ale jazda! Wygląda jak prawdziwy! Ale do slajmu! Ale się cieszę! Zmiksujmy coś! Mamy potrzebne składniki! Do dzieła! Uuu! Wsypię całą paczkę! No czemu nie? Super! Teraz barwnik! Uwielbiam jaskrawy róż! Teraz włączę mikser. Ale miesza? Ma sporo mocy. Zabarwiło się, widzisz? Dodam też posypkę. Jest coraz ładniejszy. Aha. O! Już gotowe. Wygląda idealnie. Bardzo się cieszę. Widziałeś? Sama go zrobiłam. Jest doskonały. Super. Jest bardzo ładny. A nie, nie wolno. Gratuluję. Teraz moja kolej. Co za niespodzianka. Co z tym zrobić? Nie rozumiem. Chyba, że... wysmażę coś. Nigdy nie podgrzewałem żelków. Na pewno mi się spodoba. Jak skwierczą? Dodam skrobie.
i cukier puder. Teraz zaczną się czary. Widzisz, jak gęstnieje? Dodam też barwnik. O to chodziło. Jeszcze chwila. Jakie ładne. Pobawmy się. Najpierw niech ostygnie. Wow, jakie to lepkie. Niesamowicie. Rozciągnąłbym to na kilometr. A nawet wiele kilometrów. Co jest najlepsze? Można to jeść. Przepyszne. Żartujesz? Wow! To jest świetne. Zgodzę się. Bańki mydlane są ekstra. Jesteście gotowi? Wow! Ale super! Nawet nie trzeba się wysilać. Tak, faktycznie super. Wprost rewelacyjnie. Ta walizka jest zrobiona z najwyższej jakości złota i srebra. Mam tu też specjalne Simple Dimple, ale fajne. Zazdrościsz, co nie? Świetna zabawa. Mogłabym tak przez cały dzień. A ja to co? Czas na wyższy poziom. Patrz, co się stanie, jak dodam brokat. Wsypię trochę do dołeczków. Tyle powinno wystarczyć. A teraz wyciskamy. Cudowne! Będę to ze sobą wszędzie zabierać. Patrzysz? Jeszcze raz! Uważaj! Srebrny! Mój drugi ulubiony kolor. Zaraz po złotym. Uhu! I jeszcze raz. To jest wspaniałe. Mam swój własny brokatowy kącik. Szczęściara. Co to? Może uda mi się coś z tego zrobić? Rozłóżcie kartkę papieru. Następnie obrysujcie na niej rolkę taśmy klejącej. Teraz zamieńcie to kółko w zabawną emotkę. Możecie wybrać swoją ulubioną. Pamiętajcie, by użyć kolorów. W końcu chcemy, by to ładnie wyglądało. Ostrożnie wytnijcie ją teraz nożyczkami. A teraz przetnijcie do połowy od samej góry. Nałóżcie na siebie oba rogi tak, by uwypuklić buźkę. A następnie przyklejcie oba rogi taśmą. Wytnijcie kawałek papieru w kształcie ósemki i włóżcie w nią gotowe emotki. Teraz nałóżcie taką samą na górę i zaklejcie wszystko taśmą. Mam własne Simple Dimple. Działa bez zarzutu. Wesoła? Smutna? Hej, dobry pomysł. Jak wyglądam? Komicznie. Świetna zabawa. Uwielbiam drogie auta. Tatuś obiecał, że kupi mi dokładnie takie i takie. A póki co zadowolę się zabawkami. Brum! Patrzcie, jak pędzą. O nie! Uwaga! Niesamowite! To jednorożec! Ty to masz szczęście. Wiem. Już ja jej pokażę. Też będę miała swojego jednorożca. Jak się tego używa? Chcesz mnie zamienić w ropuchę? Nie, na razie nie. Teraz mam coś do zrobienia. Nie interesuj się. Co my tu mamy? Hawsik! To nie był dobry pomysł. Mąka? Serio? Ale się wygłupiłaś? Po co ja w ogóle próbuję? Chwila! Nie wiedziałam, że mam tu balony. Już wiem, co zrobię. Tak, to będzie genialne. Na początek wezmę balon. Teraz potrzebny będzie lejek. Nałożę jedno na drugie i odwrócę z powrotem ku górze. Teraz do gry wkracza mąka. Wsypujemy ją do wnętrza balona. Tyle wystarczy. Jeszcze otrzepię dobrze lejek, żeby opróżnić go z mąki. Teraz można go wyjąć, a balon zawiązać na supeł. Byle mocno. Odetnę jeszcze końcówkę ogonka od balona. Użyjcie do tego balonów w różnych kolorach. Teraz potrzebna mi będzie miska z wodą i mydłem. Włożę do niej balony i dobrze je namoczę mydlinami. Teraz suszenie. Trzeba jednak uważać, by ich nie przebić. Wyglądają ślicznie. Delikatnie przycisnę je do siebie, tak by się skleiły. Udało się! Są takie mięciutkie. I kto by potrzebował drogich zabawek? Skąd ona to ma? Wygląda fajnie. Ale ja mam swoje autka. Brum, brum. W końcu nastał ten dzień.
Niedobrze, mam sporo zaległości. Nic nie rozumiem. Sama spójrz. Co za stres. Nie mogę się skupić. Zaraz, zaraz. Mam pomysł. Wezmę swoje tajne pudełko. Tu jest wszystko, czego mi trzeba. I co dalej? Wezmę tę pompkę. Podoba mi się ta piłeczka. Nasadzę ją na dyszę. Teraz ją nadmucham. Jest coraz większa. Zupełnie jak balon. To wystarczy. Teraz ją zatkam. Muszę ją ozdobić. Dodam uszy i buźkę. I nóżki. Na koniec przykleję włosy. To mnie uspokoi. Co to? Daj mi to! Nie, to moje. Oddawaj! Nie, kupce. A więc to tak. Masz za swoje. Zwariowałaś? Wkurzasz mnie. Nie, co ja zrobiłam? Przepraszam. Nie złość się. Hej, może użyj tej taśmy? Chyba wiem, co zrobić. Zaraz wracam. Odetnę kawałek taśmy. Wystarczy taki. Teraz wezmę metalową słomkę. Zakleję jeden koniec. Musi być zatkany. Bez żadnych otworów. Teraz wezmę suszarkę. Podgrzeję taśmę i nadmucham przez słomkę. Ma powstać bańka. O taka. Teraz przykleję ozdoby. Musi mieć buźkę. Ma już oczka. Jeszcze nos i usta. Dorysuję wąsiki. I już gotowe. To dla ciebie. Są mięciutkie. Jakie śliczne. Dzięki, Elza. To bardzo miłe. A teraz wróćmy do nauki. Już się tak nie martwię. Wszystko już gotowe. To będzie najlepsze przyjęcie wszechczasów. Nora, dotarłaś. Dobrze cię widzieć. Zakryj oczy. Uwielbiam niespodzianki. Możesz spojrzeć. Ciekawe, co to? Wow, kula śnieżna. Jaka ładna. Ups, gdzie ona jest? Co za nieszczęście. Mam nieudane urodziny. Spokojnie, wymyślę coś. Muszę się pospieszyć. Nazbieram łez do słoika. Tak jest, płacz dalej. Sporo nałzawiła. Wiem, co z tym zrobić. Potrzymaj. Czeka mnie sporo pracy. Najpierw wezmę klej. Wycisnę do słoika. Tyle wystarczy. Co teraz? Wsypię brokat. Prosto do wody. Będzie się błyszczeć. Śliczne gwiazdki. Ale to nie wszystko. Dobrze, że mam sporo brokatu. Super. Teraz to wymieszam. Wow, zupełnie jak czary. Zakręcę słoik, żeby nic nie rozlać. Można nim potrząsnąć. Mogłabym tak bez końca. To fascynujące. Kiedy potrząsnę, brokat i gwiazdki wirują. Przepiękny widok. Muszę to dać Elzie. Czemu mnie to spotkało? Hej, rozchmurz się. Daj mi spokój. Patrz, co mam. Wow, zupełnie jak kula śnieżna. Wow, ale z ciebie beksa. Muszę to wylać. Przynajmniej podleję kwiaty. To genialny prezent. Uratowałaś moje przyjęcie. Dzięki, Nora, jesteś kochana. Wow, kosmiczna impreza. Będzie nieziemska. Hej, zapraszam. Masz fajny kostium. Dzięki, sama uszyłam. Na co czekasz? Wejdź! Juhu! Cześć! Stój! Co to ma być? Wiesz, że trzeba się przebrać? No i co? Co masz na sobie? A, poczekaj! Mam to! Małą żabkę! Jasne. I co z tego? Wow, bańki! Fajne, co nie? Każdy je lubi. Cieszą i są śliczne. Mam ochotę je łapać. Możesz wejść. Wow, kocham swoją pracę. Elza, przyszłaś. Nie ma innej opcji. Nora, chodź do nas. Nora, bawmy się. Hej, widziałyście? Wow, ile baniek. Starczy dla każdego. Ta żabka wprowadza świetną atmosferę. O, fatalnie. Co się dzieje? Pójdę sobie. O nie, i co teraz? Mam świetny pomysł. Poczekaj.
Wezmę te słomki. Zaraz się zdziwisz. Dobrze, że mam gumkę. Założę ją na słomki. Teraz się nie rozsypią. Wezmę misiożelka. Trochę zgłodniałam. Dobra, zjedz. Muszę coś załatwić. Wyleję napój na talerz. Nie za dużo. Tyle wystarczy. Zanurzę słomki w napoju. Poruszam nimi, żeby je zamoczyć. Pokazać ci coś fajnego? Wow, to bańki. Jeszcze, jeszcze. Uhu, super zabawa. Czekaj, mam zadyszkę. Dobra, uwaga. Nie przestawaj. O, proszę, jaki ładny balon. Ale nie na długo. Fajnie było to zrobić. Najchętniej przebiłabym jeszcze więcej takich balonów. Okej, myślę, że to wystarczy. Teraz pora ubrudzić sobie nieco ręce. Ależ to jest oślizgłe. To świetna zabawa. Cześć, kochanie. Jestem już w domu. Tak się cieszę, że cię widzę. Wow, co to jest? Och, mój szlam. Ostrożnie. Ups, wybacz. Uważajcie. To wszystko twoja wina. Och, spójrz, jakieś tajemnicze naczynia. Ja zacznę. Wow, spójrz na to. To różowa masa piankowa. To mój szczęśliwy dzień. Uwielbiam to. Nie mogę dłużej czekać. To takie ekscytujące. Czyż to nie jest wspaniałe? Ależ to się cudownie lepi. Wow, faktycznie wygląda dobrze. Och, patrz, jak się ciągnie. Wygląda naprawdę smakowicie. Ha, a gdyby tak, uczynić go jeszcze lepszym? Daj mi tylko chwilę. Co zamierzasz zrobić? Zaraz przeniosę tę piankową masę na wyższy poziom. Nieważne. Teraz moja kolej. Hej, zobacz. To miska gigantycznych pianek. Przyjrzę się temu bliżej. Są mięciutkie. Podoba mi się. Ha? Co powiedziałeś? Wow, to jest wspaniałe. Też takie chcę. Przykro mi, te są moje. Coś tu nie gra. Są jakieś takie zbyt zwyczajne. Ale mogę to naprawić. Przełożę pianki do innej miski. Następnie będę potrzebował niebieskiego barwnika spożywczego. Poleję nim moje pianki. Każdy wie, że niebieski to najlepszy kolor. Pozostał jeszcze jeden składnik. Będę potrzebował trochę skrobi kukurydzianej. Może jeszcze jedna łyżeczka. Okej, to już wszystko. Teraz to wszystko wymieszam. Aż chcę się tego dotknąć. O tak, o to właśnie chodziło. Ułożę to na posypanej mąką desce. To zapobiegnie przyklejaniu się rąk. Dzięki temu mogę to gnieść i rozciągać w rękach. Uformuję to w niewielki placek. Zrobiłem też kolejną kulkę z pianek. Ale ta ma inny barwnik spożywczy. Zgniotę je teraz razem. Mógłbym się tym bawić cały dzień. To niesamowite uczucie. To chyba najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Zdajesz sobie chyba sprawę, że siedzę tuż obok ciebie? Dobrze słyszałaś. Ależ to się ciągnie. Dostawa dla Hazel? Mój sekretny składnik już jest. Pyszny, chrupiący, smażony kurczak. Aż mi ślinka cieknie. Pora na przedstawienie. Zanurzę go w mojej piankowej masie. Wcisnę go tam całego. Teraz zakręcę słoik. I dobrze nim potrząsnę. Rach, ciach, ciach. Woohoo! Okej, wystarczy. Żartujesz sobie? Przecież to będzie obrzydliwe. Zazdrość przez ciebie przemawia. Wow, to jest właśnie to, o co mi chodziło. Spróbujmy. Och, to jest wybitne. Nie poznaję cię. To był strzał w dziesiątkę. Powinnam być jakimś szefem kuchni czy coś. Och, uwaga, nadchodzi... Hazel! Nie! Duży pryszcz. Cześć, Elza. Uważaj! To obrzydliwe. Co za powitanie. Nie należy wyciskać pryszczy. Ale ten nasz sam się prosił. Musisz z tym skończyć. Na szczęście mam coś dla ciebie. Gdzie to jest? O to mi chodziło. Spójrz. Możesz się wyżyć na tym. Ciekawe. Dzięki, Nora. Chyba warto spróbować. Zacznę od tego. Wow, co za wybuch. To przyjemne. Oj, już nie ma. Co jeszcze można wycisnąć? Czy wypada? Czy wolno? Rzucę okiem. Zobaczę, co jeszcze ma Nora. O, ile skarbów. Jak w sklepie z zabawkami. To wspaniałe. Zabieram to. Robi się ciekawie. I obrzydliwie. O tak, to jest to. Jeszcze, jeszcze. Nie mogę przestać. To ostatni.
I po zabawie. Co teraz? Jaki wielki. Nie mogę się oprzeć. Przygotuję się. Gotowa. Co za cudo. Jest taki dojrzały. A nie mi się waż. Co? Jak ninja. Wiedziałam, że tak będzie. Przykleję folię bąbelkową do kartki. Nabrałam farby do strzykawki i wstrzyknę ją do bąbelka. Ma być pełny? Zrobiłam to samo z resztą. Użyję różnych farb. Będzie znacznie ładniejsze. To wystarczy. Dam to Elzie. Proszę, wyciskaj do woli. Wow, ale super. To spełnienie moich marzeń. Wow, tego mi było trzeba. Jaka lepka maś. Cudowna. Mogłabym tak bez końca. Chyba potrzebuję pomocy. Nie mogę przestać. Muszę wszystkie wycisnąć. To mnie uspokaja. Ach, wreszcie osiągnęłam zen. Jeszcze jeden. Wow, dobrze, że mam rękawiczki. Szorowałabym ręce tygodniami. Dzięki, Nora. Wszyscy uwielbiamy popity, prawda? Duże czy małe, to bez znaczenia. Uff, fajne, co? Patrzcie na to! O, jakie kolory! Uwielbiam spinery! Świetnie brzmi, prawda? A widzieliście te? Tyle zabawek, jakbyśmy byli w fabryce Mikołaja. Po co nam one wszystkie? Postanowiliśmy przetestować najpopularniejsze gadżety. Ciężka robota, ale ktoś musi to zrobić. Brum, brum! Uwaga, bo będzie stłuczka! Prosto w niego! Widać, że jesteś kiepskim kierowcą. Fajnie jest się pobawić i odstresować. Pipi, uwaga! Wow, to było ekstra! Wiedziałaś, że tak się da? To jednorożec. Ładny, nie? Zaraz, jeśli z mniejszych części może powstać większa i ta część to jest samochodzik, to czy wszystkie auta są jednorożcami? Hej, Claire! Halo? Wszystko okej? Wracaj na ziemię. Sorki, rozmarzyłam się trochę. Muszę coś sprawdzić. Zaraz wracam. Claire? Oby to zadziałało. Zawsze chciałam mieć jednorożca. Nazwę go Jaskier i będzie moim najlepszym przyjacielem. Czy to Leo? Cześć, Claire! Hej! Patrz, co mam! To musi być przeznaczenie! Zaczynamy! Co może pójść nie tak? Jedziemy! Wow, nie tak szybko! Nogi z gazu! Czy wy w ogóle myślicie? Wysiadaj! Ale ja chcę jaskierka! Zawsze psujesz zabawę! Hej! Co robisz? Wracaj! Co z naszym jednorożcem? Trudno, sam pojadę. I tak jesteś śliczny, panie gwiazdko. O, zakochańce wróciły! Było wspaniale! Wyglądasz zjawiskowo! Jesteś kochany! To co robimy teraz? O, cześć, Claire. To ona cały czas tu była? Nie przejmuj się nią. Słucham? A, lubi długie rzęsy. Już rozumiem. Masz przepiękne oczy. I takie mięciutkie rzęsy. Jesteś taki miły. O czym rozmawiacie? Byłam tylko przypudrować nosek. Może to go zauroczy? Patrzcie na to. Zaraz mi serce wyskoczy, Julie. He? Co to za światła? Wow! Działa! Ekstra! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No weź, to starocie. Mogę dotknąć? Ostrożnie. Uwielbiam stylowe dziewczyny. Co jest? A więc lubisz światełka, tak? Ale bomba! Przyznaj, że niezłe. Nie oprze mi się. Co on? Ci ma? Dziwne upodobania. Wow! Niezły ruch, Julie. Już ja ci pokażę. Hej! Dokąd Claire idzie? Trochę za dużo tego. Co powiesz na to?
Pozwól, że cię oświecę. Ja zmieniam kolory. Ach tak, ja jestem urocza i najlepiej przytulam. A tu mamy imprezkę. Czuj się zaproszony. To chyba jakiś sen. Którą wybrać? Może to pomoże? Nastrojowe światełka. To ci się akurat udało, Claire. Podoba się? Olej tę desperatkę. Nie przestawajcie. Ale nudy. Weź książkę i poczytaj. Wolę pobawić się tym. I tym też. No to włączamy. Wow, spójrz tylko. Hej, Julie, łap. Co to jest? Okej, to lepsze od książki. Mam pomysł. Chodź ze mną. Dobra, gotowa? Tak, świetny rzut. Fajne, co? Obczaj to. Prosto przez hula hopy. Jest. Urozmaićmy to nieco. Trudne to. Nie wierzę, że mi się udało. Ekstra. Myślisz, że mu się spodoba? Będzie zachwycony. Wysyłamy. Czy to... kosmici? Zaraz, co to za kartka? Kochasz mnie? Wow, na razie, mały ufolutku. Pyszny obiad, kochanie. Hm? Uwaga, uśmiech. Skąd ten wiatr? Ej, wracaj tu. Zaraz bateria padnie. Spróbuj go złapać. Uważaj. Było blisko. No i poleciał. Szkoda, było fajnie. Houston, mamy problem. Ale się cieszę. Claire, chodź zobacz. Wow! Co nie? Otwórzmy. Ale super. Prawda? Ale dziwny koleś. Wygląda jak mój eks. Ha. Słyszysz? Chyba coś jest w środku. Może jakiś skarb? Musimy to sprawdzić. Chyba nie myślisz o... operacja! Siostro, przygotuj pacjenta. Ale się stresuję. Będzie dobrze. Zaczynamy. Na pewno wiesz, co robisz? Ej, to nie jest operacja mózgu. W sumie jest. To będzie trudne. Operacja udana. A to dziwne. Och, chyba zostanie po tym blizna. Czuję się mądrzejsza. Jeszcze raz. Całe życie się nad tym głowie. Niemożliwe! Nie da się tego rozwiązać! Hej, przesuń się proszę. Co my tu mamy? A, już wiem. Łatwizna. Zaskocz mnie następnym razem. Odpowiedź to jeden. Ale jak? To znaczy, jesteś geniuszem! Możemy startować. Odpalamy. Świat uratowany. Głowa mnie boli. Delikatniej. A teraz smyczki. Szybciej, szybciej. Moje najnowsze dzieło jest bezcenne. Nazwałam je kwiaty w wazonie czy coś. Dziękujemy! Jesteście wspaniali! To zaszczyt! Byłybyśmy sławne na cały świat! Co? To moja figurka Rika! Oddawajcie! Lio? Skąd się tam wziąłeś? To nieistotne! Wreszcie będę mądry! Czy on właśnie... Nie przejmuj się nim! Wow!
Niespodzianka! Dziś będziemy się świetnie bawić! Zabawki, gadżety, ujeżdżanie dinozaura, naprzód! Mamy tyle energii, że padniemy chyba nad ranem! Patrzcie i podziwiajcie te niesamowite ruchy! A co powiecie na taniec w świetle reflektorów? Konfetti! Tańczcie ze mną! Ale super! A teraz patrzcie na to! Beczko, się zmęczyłam! Gorąco tu, co nie? To na razie! Wow! Uwielbiam zabawę piaskiem kinetycznym! O, wiem! Przedzielę tę kubkę na pół! O tak, aż do samego końca! Teraz mam dwie! I złożę je z powrotem! Takie fajne w dotyku! I jak się klei! A potem rozsypuje się w drobny mak! Czad! Cześć! Wcześniej dziś przyszłaś! O, piasek kinetyczny! Uwielbiam go! Huh? Hej! Kto ci pozwolił go zabrać? Co on tam majstruje? Jeszcze trochę tutaj i prawie gotowe! Co gotowe? Co tam chowasz? To będzie super! Jeszcze chwileczkę! Muszę to naprawdę dobrze docisnąć! Tada! Użyłem foremki na króliczka! Proszę, specjalnie dla ciebie! Króliczek? Ojej, jaki śliczny! To nie wszystko! Mogę też zrobić świnkę, gwiazdę albo rybę! Wow! I zachowuje kształt! Niesamowite! Rany, jakie one są słodkie! Mam coś jeszcze, ale trochę, no trochę się wstydzę! Jesteś taka ładna, masz piękne włosy! Proszę, zrobiłam ci pierścionek z piasku! Prawdziwy pierścionek? No pewnie! Załóż mi go na palec! Świetnie! Zobacz, pasuje jak ulał! To najpiękniejszy pierścionek na świecie! Jestem taka szczęśliwa! Nie ma za co! O-o! Rozleciał się! Tak mi przykro! Mój pierścionek! Teraz... Zaraz! A kto to jest? O! Ma jakiegoś kolorowego spinera! O tak! On jest o wiele fajniejszy! No cześć! Hej! Ja też mam coś dla ciebie! Proszę! Po jednym na każdy palec! Te się nie rozlecą! Pasują ci! To co, idziemy? Och, no cóż, przynajmniej mogę pobawić się tym piaskiem. Jej! Znowu to samo jedzenie. Och, idzie ten dziwny koleś. Musi siadać akurat obok mnie? No hej! Zaraz, a co to jest? Wielgachny pryszcz. Zaraz go wycisnę. He, hej, łapy precz ode mnie. Och, niech ci będzie. Żebyś wiedziała, to moja twarz i mój pryszcz. Tak się składa, że jestem pielęgniarką i chętnie cię wyleczę. Wow, skąd się tu wzięła ta śliczna pielęgniareczka? Proszę zmierzyć mi temperaturę. Tak właściwie to ja chciałam zająć się czymś innym. O nie, nie, nie! Nie zbliżaj się do mojej twarzy! Ostrzegam! No super, muszę wymyślić coś innego. Jeszcze kawałek... O, jak milusio! Teraz! Hej, przestań! Zabieraj ode mnie te dzidzi łapcie! Świetne te chipsy! To chyba moje ulubione! He? Co to za dziwny dźwięk? O, malutkie lwiątko! Chodź, przytulę cię! Ale słodziak z ciebie! Wow! Puszczaj mnie! Trzymaj się z daleka, ty okropna bestio! Masz, łap! Żryj to zamiast mnie! Uff, zwykły obiad, a taki niebezpieczny! Och! Jakby go tu przechytrzyć? Chwila. Już wiem. Moja zabawka. To powinno ją na jakiś czas zająć. Masz, to dla ciebie. Miłej zabawy. Pokaż. Co to jest? Wygląda jak nos. Wow, jego można wyciskać. To jak wyciskanie prawdziwych pryszczy. Wow, ile paskudstwa z niego wychodzi. Tego jest pełno. Niesamowite. Mnóstwo wągrów i pryszczy. Można wyciskać i wyciskać. Tak myślałem, że ci się spodoba. Nie dziękuj. Wycisnęłam kolejnego. Wreszcie zostawi mnie w spokoju. Teraz mogę dokończyć jedzenie. La la la. Nos mnie swędzi. No, teraz lepiej. O, idzie ten chłopak. Chyba usiądzie obok mnie. Hej, jak leci? Przygotowałaś się do lekcji? Och, zawsze musi mielić gębą jakąś gumę. To takie wkurzające. Nie znoszę tego dźwięku. Oglądałaś wczoraj ten program o czarnych dziurach? I jeszcze ją rozciąga. Oblecha. Po prostu go zignoruje. Czekanie na początek lekcji jest takie nudne. O, już wiem, co zrobię.
Jak on mnie rozprasza! Nadmucham największego balona w życiu! Zobacz, jaki wielki! Niesamowite! O! Rany! Na śmierć mnie wystraszył! O nie! Jestem cały w gumie! Ble! Ciekawe, jak on to teraz wyczyści! Ale to już nie mój problem! Zignoruję, co się właśnie wydarzyło! Hej! Mam pomysł! Ha? Co ty znowu wyprawiasz? Świetnie! Czemu mam patrzeć, jak dmucha tego balona? I w dodatku zbliża się z nim do mnie! Ugh! Co ty robisz? Przestań! Przestań! Zaraz mnie zdmuchniesz! Co to miało być? Dawaj te balony! Ty jakiś nienormalny jesteś! To mi podsuwa ciekawy pomysł! Potrzebuję swojego zdjęcia i taśmy klejącej! Okleiłam nim swoje zdjęcie i wycięłam głowę! Teraz otwór w buzi! To nawet całkiem zabawne! Dobra, teraz zawiążę supełek na balonie i odetnę tę końcówkę! Całkiem nieźle, ale przyda się więcej taśmy! Wystarczy mały kawałek na samej górze! Ten koniec też okleję taśmą! Następnie przykleję go z tyłu zdjęcia! Teraz dodam drugie zdjęcie! Muszę mieć pewność, że będą się trzymały! Na bok przykleję taśmę i przetnę ją w paski! Tak przygotowaną tasiemkę mogę przykleić jedna po drugiej, a zdjęcia się nie pogniotą! Górę zostawiam otwartą, bo za chwilę włożę trochę waty do środka! Tak wypełnioną całość mogę zakleić od góry! Gotowe! Po naciśnięciu będzie wyglądało, jakbym dmuchała balona z gumy! Musicie przyznać, że jestem genialna! Oto dowód! Masz! Wow! To najwspanialszy prezent, jaki w życiu dostałem! Och, jak na mój gust zbyt poważnie to traktuję! Dziwak! Wystarczy nacisnąć i pojawia się balon! Ale super! Balon! 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 Genialne! Co za cudowny wiersz! Pięknie operuje słowem! Och, robale! Spadać ode mnie! A masz! O, tam jest! O, cześć! Tu jestem! Tak się cieszę, że już jesteś! Hej! Wow! Prawie sobie psiknąłem w twarz! Pora zaimponować jej pewnością siebie! Będzie cała moja! A co to za jeden? I czemu siada obok niej? Niedoczekanie! I jeszcze daje jej jakąś zabawkę? Ugh! Ja przecież nic dla niej nie mam! O! Jaka zabawna gumowa piłeczka! Podoba ci się? Tak myślałem, bo lubisz takie różne gadżety! Muszę się gdzieś schować i mieć na nich oko! Ach, głupie drzewo! I tak nie chciałem się wspinać! O! Ukryję się w tych krzakach! Zobaczmy! Co oni tam robią? I co on robi z tą ręką? O nie! Obejmuję ją! A to drań! Myśli, że jest taki fajny, bo ma brodę? Ugh, dość! Pora wybić jej z głowy te amory! Mam ten piasek! Nawet elastyczny! Na bank coś z niego zrobię! Okej, ulepię z niego kulkę! No i proszę, tak wystarczy! Teraz ją uformuję! Nie musi być idealnie! Wbiję w nią patyk! Dobrze, teraz kolejna farbę! Niebieski będzie dobry! Trzeba tylko pomalować z obu stron! Idealnie! Wygląda rewelacyjnie! Cudeńko! Dobra, muszę się skupić! Ech, obrzydliwy typ! Muszę zrobić na niej dobre wrażenie! Już wiem! Mam kolejny genialny pomysł! Ha? A wy co za jedni i co robicie na moich ramionach? A, no tak, że niby mam zrobić dobry uczynek, tak? Nie, dzięki! Decyzja podjęta! Ha, teraz pomaluję to jajko na ten sam kolor! Tada! Wyglądają identycznie! Pora wdrożyć plan w życie! Do dzieła! To może wybierzesz się ze mną do kina, czy coś? Ha? Kto to jest? I czemu biegnie w naszą stronę? O, chyba się zmęczył. No cóż, zignorujmy go. Chyba znowu tu idzie. Jestem! No, jesteś, ale jesteś stanowczo za blisko. No to się posuńcie, usiądę między wami. Dobra, siadaj jak musisz. Co tam masz? O rany, nie pamiętam, które jest które. Trudno. Proszę, zrobiłem je dla was. O, fajnie, dzięki. Można je zgniatać, nie? Fajnie, zobacz jak zmienia kolor. Ale super. Wow, niesamowite. Wygląda jak lawa. O nie, to znaczy, że ona ma jajko. Nie, 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 zaczekaj. Co jest? Ble, to surowe jajko. Jestem cała upaprana. W nogi. Co to było? Sorry, ale nie gustuję w dziewczynach z jajkami. Narka. Ale to nie moja wina. Ha? Co to za znaki?
Ktoś chyba bardzo nie chce, żeby ktokolwiek tam wchodził. A to tylko sprawia, że jestem jeszcze bardziej ciekawa. Ło! Co to za miejsce? To jak tajne laboratorium. Co to jest? Wow, to chyba szlam. Pewnie nie powinnam tego dotykać, ale nie mogę się oprzeć. O, tak, to całkiem fajne uczucie. Świetna sprawa. Wow, to jest naprawdę lekkie. Ależ to się do wszystkiego klei. Zaraz, co się dzieje? Auć! To bolało. Kim wy jesteście? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wiem, co robić. Będziemy potrzebować tego śluzu. Gotowy? Zróbmy to. Rozciągnij to. Ty wiesz, podoba mi się to nawet. Hej, zachowuj się profesjonalnie. Rozchmurz się, Jerry. Co? Co wy robicie? Nie! Zabierzcie to ode mnie. Jak mocno da się to rozciągnąć? To jest niesamowite. Nigdy mi się to nie znudzi. Wyglądam ślicznie. Ma się ten urok. Hej, Lexi! Mogę zobaczyć twój makijaż? Co? Nie ma mowy. O, jeszcze się przekonamy. Patrz na ten szlam! Odwal się ode mnie! W porządku, weź to sobie. Wiedziałem, że to zadziała. To też mi się przyda. Spróbujmy. Chcę zobaczyć, o co to całe zamieszanie z kosmetykami. Będę wyglądać tak ładnie. W końcu będę mógł zostać modelem. Muszę mieć też brokat. Ach, Miles? Jestem niczym dzieło sztuki. Co ty zrobiłeś? Moje cienie! Kompletnie zniszczone! Co? To nic takiego. Dlaczego to zrobiłeś? Czekaj, mogę to naprawić. Jesteś tego pewien? Och, no nie wiem. Czekaj, mój szlam! On tutaj zaradzi. Wycisnę go na paletę cieni. Następnie przetoczę go dookoła. To powinno wystarczyć. Już, są czyściutkie. Nigdy mnie nie zawiodłeś, mój szlamie. Czy już jest po wszystkim? Sama zobacz. Wow, wyglądają jak nowe. Chwileczkę, mam coś jeszcze. Ha? O czym ty mówisz? Te również możesz wyczyścić. O, i ten. Ale... Dzięki, Miles, jesteś najlepszy. Mamy sporo roboty, szlamiku, ale wierzę w ciebie. Wow, już wygląda czyściej. Zajęcia prawie się skończyły. Wynośmy się stąd. Dobry pomysł. Mam w planach coś dużego. Spójrz na to. Co o tym sądzisz? Wow, to niesamowite. Na pewno tam będę. Miałam nadzieję, że to powiesz. Lepiej się przygotuję. No, wychodź. Cały gang jest tutaj. Nigdzie się bez nich nie ruszam. Czekaj, gdzie one się podziały? Słoiki są puste. Moje biedne szlamiki przepadły. Ale jak? Jak to się mogło stać? To katastrofa. I co ja mam teraz zrobić? Muszę dbać o reputację. W końcu jestem Miles, król szlamu. Nie mogę stracić tej cennej korony. Muszę coś z tym zrobić. Czas zabrać się do pracy. Muszę zrobić trochę śluzu. Mam wszystko, czego potrzebuję. Płyn do mycia naczyń, ale to nie wszystko. Mam tu też sporo soli i trochę pasty do zębów. Do dzieła. Zacznę od płynu do naczyń. Wlewamy. Następnie dodam pasty do zębów i posypię solą. To wszystko. Teraz będę mieszał. Muszę sprawić, żeby całość stała się naprawdę oślizgła. Korzystam ze starego rodzinnego przepisu. On nigdy mnie nie zawodzi. Jeszcze troszkę i powinno wystarczyć. Wow, spójrzcie tylko na to. Może już dołączyć do reszty. Jestem mistrzem w robieniu szlamu. Muszę jednak sprawdzić teksturę. Musi być mięciutka. O tak, o to właśnie chodziło. To wspaniałe. Lepiej już być nie może. Kocham was, moje szlamusie. Co on robi? Co? Co to jest? Nic. Czas na szlam. Lepiej się przygotuję. Chwileczkę. O nie, niczego nie rozumiem. To nie może się dziać naprawdę. Zobacz to, Miles. Nie mogę się doczekać. Nie mam zbyt wiele czasu. To jakiś koszmar. Uwielbiam szlam. To takie niesamowite uczucie. O, to Miles. Co tam masz? Pokaż. Czy to szlam?
Mama mówi, że trzeba się dzielić. Dawaj mi go. Proszę, ładnie proszę. Okej, weź sobie ten. A teraz odejdź. A masz, szlamie. Ło, widziałaś to? Nie rób tak. Ale to było fajne. Dlaczego ty zawsze musisz być wredna? Weź to sobie i idź. Myślałam, że to zadziała. Zraniłaś moje uczucia. Przestań płakać. Wiem, patrz. Mam niby być pod wrażeniem? Rany, ale on jest wymagający. Może to zadziała. Przestań. I co ja mam teraz zrobić? Och, wiem. To powali cię na kolana. O, jeszcze się przekonamy. Zaufaj mi, wiem co robię. Wysypię te metalowe wióry na śluz. Spodoba ci się to? Muszę to zgnieść razem. Opiłki muszą się dobrze zmieszać. O, ciekawe. Teraz potrzebuję magnesu. Obserwuj uważnie. Teraz zadzieje się magia. Widziałeś? Szlam się rusza. O, nie wierzę. Całkiem fajnie, co? To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. A teraz najlepsza część. Nie wierzę. Ja też chcę spróbować. Śmiało. No to zaczynamy. Widzisz to? To niewiarygodne. Jak to w ogóle możliwe? A teraz wynoś się stąd. Uff, nareszcie. Teraz mogę się w spokoju bawić. To zdecydowanie szlam. Muszę jednak zbadać sprawę dokładniej. Interesujące? Bardzo interesujące. Moje badania idą dobrze. Odkryję wszystkie sekrety szlamu. Ło, nadchodzi. Niebieski jest chyba moim ulubionym. Spójrzcie tylko. Czy ja czuję szlam? Wystarczy na to spojrzeć. Wezmę sobie to. Oho, zbrodnia doskonała. Ale chcę więcej. To jest niesamowite. Zaraz. Gdzie podział się cały mój szlam? Przed chwilą jeszcze tu był. Cóż za wspaniały dzień. Miles! Powinnam była wiedzieć. Psujesz atmosferę. Chcę tylko nacieszyć się słodyczami. Stój! Nie jedz tego. Co? Dlaczego nie? To szlam. Czekaj. O, co teraz? Mam pomysł. Będę potrzebowała twoich słodyczy. Wysypię je na patelnię, a następnie podkręcę temperaturę. Muszę rozpuścić żelki. Chcę, aby powstała lepka, gumowata masa. Pachnie pysznie. Teraz dodam skrobię kukurydzianą. Dzięki temu masa się zagęści. Będę mieszała dalej. Nie chcę żadnych grudek, ani też niczego przypalić. Chcę, żeby zamieniła się w szlam. Właśnie tak. Myślę, że jest już gotowe. To dla ciebie, Miles? Ło, super! Pachnie przepysznie. Jadalny szlam. Wow, to jak życie w przyszłości. Wow, to jest naprawdę smaczne i fajnie się żuje. Dzięki, Lexi. Czy mogę już odzyskać mój śluz? Tak, tak, ten i tak jest lepszy. Uch, ale nudy. Ten makaron gotuje się wieczność. No dalej, pospiesz się. Cześć, Miles. Co za dzień? Moja praca domowa jest taka trudna. Sam zobacz. Nie wydaje się to aż takie trudne. To nowa formuła, Miles. Hej, dasz radę. Spójrz na to. To jest niemożliwe do rozwiązania. Możesz rzucić okiem? Mam lepsze rzeczy do roboty. Nie spałam całą noc i nadal nic z tego nie rozumiem. Co ty o tym myślisz? Ha, ty to zrobiłaś? Masz, weź to. I powodzenia. Spadam stąd. Okej, dam radę. Muszę się tylko skoncentrować. Kogo próbuję oszukać? To niemożliwe. Chwila. Przyszła nagła inspiracja. Potrzebuję pustej patelni. Pozbędę się tego makaronu. Bierzmy się do pracy. Otworzę napój gazowany i wleję go na patelnię. Podkręcę pod nim ogień. Spójrzcie na te bąbelki. Muszę ją ciągle mieszać. Zmienia kolor. Zaraz. Coś się dzieje. Chyba tracę nad tym kontrolę. To nie wygląda dobrze. Kryć się! Czy już jest po wszystkim? Jest już bezpiecznie? Wow, zrobiłam szlam. Nie mam pojęcia jak, ale zrobiłam. Nie będę przecież narzekać. Mam nadzieję, że jest miękki. Wow, jest! To jest niesamowite. Zapomniałem o moim makaronie. Wow, ty to zrobiłaś? No pewnie. Masz coś na twarzy. A gdzie jest mój makaron?
Co ty zrobiłaś? Mój biedny makaronik! Chyba będę musiał coś zamówić. Weź też coś dla mnie. Trzyma w napięciu. Nie wchodź tam! Czemu oni to robią? Słyszałaś to? Skąd to zielone światło? Idziemy sprawdzić? Chodźmy. Powinnaś iść pierwsza. Naprawdę muszę? O! Cukierkowy potwór? Powinnyśmy je zjeść. Wow! Ale ekstra! Gotowa? O! Wygląda ciekawie. Wow! Patrz na mnie! Jestem lekarką! Sprawdźmy, jak to smakuje. O, rety! Ale pycha! Musisz spróbować! Chyba spasuje. Mindy? Wszystko okej? Musisz spróbować! Nie! Nie uciekniesz! Zostaw mnie! Wracaj tu! Pomocy! Gdzie się podziała? Cii, nie widziałaś mnie. Znajdę cię! Uff, było blisko. Mówiłam! Nie uciekniesz. Ups, mogłam się rozejrzeć. Ha? To był tylko sen. Słyszałaś? Powinnaś tego spróbować. O, racja, prawie zapomniałam. Patrz na to. Wow, oby to była truskawka. Spróbujmy. Ale pyszne. Niesamowite. Zjedzmy jeszcze. Dobry pomysł. Ciekawe, co tym razem. Ja pierwsza. Ha? Po co mi mapa? O, już wiem. To mapa skarbów. Okej, lepiej zacznę szukać skarbu. O, to chyba to miejsce. To bardzo ciężka praca. Tak, udało się. Znalazłam skarb. Ale będę bogata. Nie mogę uwierzyć. To lepsze niż złoto. Ładnie pachnie. Oby to było coś fajnego. He? Mam iPhone'a. Wow! Jestem w grze wideo. O, ile owoców. Świetnie się bawię. Powinnam częściej w to grać. Wróciłyśmy. Wygląda smacznie. Spróbuję tej żelkowej kulki. Oby smakowała tak dobrze, jak wygląda. Co za smak. Wow, szczęściara. Co zjeść na początek? Zacznę od cytryny. No to lecimy. Smakuje jak sok. Jest przepyszna. Mogę tak cały dzień. Spróbuję tego. Mniam. Mogę pierwsza? Jasne. Co? Nic tu nie ma. Ło, pizza. Pizza ze słodyczy. Nie ma lepszej. Dwie ulubione rzeczy. Znacznie lepiej. Zazdroszczę. Frytki? Rozczarowujące. Liczyłam na coś innego. Wiem. Letni obóz w Hogwarcie w końcu się przyda. Do dzieła.
To najlepszy garnek do zupy mojej mamy. Chyba nieco przesadzasz, Lili. Wkładamy popyt i frytki. Zamieszam to różdżką. To znaczy łyżką. Przekąskus? Objawus? To działa! Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Wow! Obczaj to! Frytki popyt! Gumowate! Powinnam je robić częściej! Co jeszcze potrafisz? To ekscytujące! Razem? Odsłaniaj! Znowu? A może by... Lili? Patrz! Co? Co to jest? Wow! Co tam? Proszę, bon appetit! Co to jest? Hej! No nic, chyba sama muszę sprawdzić. To... robaki? O jeny! Dobrze, że to nie moje! Chwila! One nie są prawdziwe! To żelki i czekolada! Pyszne! Trochę jak jedzenie spaghetti! A ja wciąż nic nie mam! Halo? Hej! Halo? Wow! Ale cool! To głowa kosmity! Wiedziałam, że istnieją! Sorry, dostałam coś smaczniejszego. Spoko. Wezmę sobie oko. Wygląda smacznie. Smakuje równie dobrze. No dalej, jedz. Dobra, spróbuję. Ciężka i duża. Mam nadzieję, że nie przyleci po mnie UFO. Wow, to jak nie z tego świata. Fajnie. Zjem sobie więcej robaków. Nie mogę się doczekać. Zaczynaj. Och, to się robi irytujące. No nic, moja kolej. Muszla? Wow, to coś nowego. Ciekawe, czy usłyszę morze. Halo? Ktoś dzwoni. Halo? Naprawdę? Syrena? Ale super! Wyślesz mi jakiś prezent? Bez problemu. Pora na magię syren. Lili się to spodoba. Najlepszy dzień ever! Wow! Dziękuję! To przepiękne! Coś jest w środku. O, ale słodkie! Muszę spróbować. Kocham ryby. Wyglądają smakowicie. Chcę więcej. Zabawnie wyglądasz. Uśmiech. Robiłaś mi zdjęcia? Poważnie? Pokaż. Wyglądam strasznie. Musisz je usunąć. To tylko wygłupy. Hej! Sama usunę. Oddaj mi go! Uspokój się. Stop! Puść! Co się z nim stało? Nie wierzę. Przezabawne. Pachnie jak cukierki. Pyszny! Przynajmniej nie zrobisz mi już żadnego zdjęcia. Podobał Wam się ten film? Zostawcie komentarz, pokażcie film znajomym i subskrybujcie!